Szanowni Państwo, jak ten czas szybko leci, kolejny magazyn filmowy przed nami, Jacek Iwasiów, Mirek Lidl, witamy bardzo serdecznie, a z kamerą naszego programu jesteśmy w zabrzańskim Multikinie. W tym tygodniu, Jacku, na ekrany wchodzą 4 nowości, ale za to jakie? No, w przyszłym tylko jedna, już taka wprowadzająca nas w klimat Świąt Bożego Narodzenia i bynajmniej nie będzie to film ze Świętym Mikołajem w roli głównej. Ale do tego dojdziemy, bo rozpoczynamy od propozycji dla najmłodszych, Kubo i dwie struny. Tak, film o magicznej podróży pewnego małego chłopca, który, żeby uratować swoją mamę, musi wybrać się w daleką podróż. Mam wrażenie, że ten film o takiej treści, nie ten, ale film o takiej treści już był na ekranach kin. Mieliśmy młodego bohatera, który musiał przebyć podróż, żeby uratować swoją wioskę. Miał przyjaciół do dyspozycji. No bo powiedzmy, że schemat jest zawsze ten sam, natomiast no są to historie, które myślę, że młodzi widzowie bardzo lubią oglądać, zwłaszcza, że co nóż mają to w nowym wydaniu. A tutaj mamy rzeczonego głównego bohatera, to chłopiec żyjący z mamą, monotonne życie w wiosce prowadzi, aż do pewnego momentu, kiedy przybywa tajemniczy gość i tutaj zaczyna się podróż, zaczyna się przygoda po zbroję. Zbroję ojca naszego bohatera, który był samurajem. No, czy takie nudne, to nie wiem, bo nasz bohater uwielbia opowiadać historie różne, różniste. No i nagle sam staje się bohaterem jednej z takich historii. No i drodzy Państwo, teraz możemy razem z naszym bohaterem przeżyć te wszystkie przygody, wybierając wizytę w kinie i oglądając Kubo i dwie struny. Nazywam się Kubo. Głównie to opiekuje się mamą. Jaki był tata? Był podobny do ciebie. Silny i przystojny przede wszystkim. Mamo! Opowiadam magiczne historie. Jeśli chcecie mrugnąć, to teraz! O wielkich bitwach, wojownikach i potworach. Ale skąd mogłem wiedzieć, że to wszystko prawda? Kubo... Tak długo czekałyśmy na to spotkanie. Mamo! Musisz znaleźć pancerz taty! Tylko on może cię ocalić! Mamo! Kubo! Coś ty za jedna! Pochodzisz z bardzo potężnej rodziny. Twoja mama użyła magii, by cię ocalić. I tchnąć we mnie życie. Jestem tu, żeby cię strzec. To znaczy, że musisz mnie słuchać. Nie, zadzieraj z małpą. A taki herb widziałeś? No jasne. O ja to cud. Odnalazłem syna mojego mistrza. Twoja wyprawa jest od dzisiaj moją wyprawą. Przecież my nic o tobie nie wiemy. No pięknie, trafiłeś w ścianę. Jestem pod wielkim wrażeniem. A pierwszy raz łuk w ręku trzymam. W tym roku. Twoja magia jest coraz silniejsza. Musisz nad nią zapanować. Aby pokonać wrogów. Niczego nie ruszajcie. To on zepsuł. Wiem, co robić. Nie wiem, co robić. Musi odnaleźć. To twoje dziedzictwo, Kubo. Własną historię. Wymyśl tej historii szczęśliwe zakończenie. Kubo i dwie struny. Chcesz, żebym ci pomógł? Nie. Tak. Wkrótce w kinach. To była propozycja dla najmłodszych, Kubo i dwie struny. Halloween już za nami, co prawda, ale cały czas, tak jak przez cały rok, modne są horrory. Horrory w cenie i te dobre. A do takich bez wątpienia, zdaniem dystrybutorów, należy kolejna propozycja, Diabelski Młyn, który ma nas ściąć z nóg. Grupa obcych sobie ludzi, przynajmniej z założenia, jedzie na pewną wycieczkę. No, tak się trafia, że są razem w pewnym autobusie, który się psuje, w okolicy pewnego młynu, w którym odkrywają pewną legendę. No i nagle zaczyna do nich coś docierać, że być może na to chodzi o nich. Tutaj, o ile mieliśmy już w przypadku poprzedniej produkcji, też taki bardzo używany przez wielu scenarzystów schemat, tutaj podobnie. No bo tak, mamy pewien pojazd, w tym przypadku autobus, grupę ludzi, którzy się nie znają,
i ten pojazd się psuje. I to zazwyczaj jest przyczynkiem do całej akcji. No, klisze są po to, żeby z nich korzystać jak najbardziej. Natomiast co jest fajne i oryginalne, proszę Państwa, to będzie oczywiście piekło, ale to będzie piekło w Holandii. Tak dla odmiany. Nie będą to żadne. Są ten młyn, nie będą pewnie to żadne tutaj amerykańskie klimaty, a europejskie tym razem. Już mieliśmy takie horrory jak na przykład Hostel, to Słowacja. Chociaż myślę, że Słowacy do dzisiaj jakby dorwali reżysera na ten film. To... Dlatego potem trzecią część przenieśli do Stanów Zjednoczonych. Natomiast tutaj oklepane hasło, tak jak już Kalka mówisz o całym scenariuszu, także tekst, który promuje ten film, jeden z najbardziej oczekiwanych horrorów roku. No tak, to zawsze, to przy każdym filmie, on jest najbardziej oczekiwany. Tym bardziej, że oczekiwaliśmy 11 miesięcy, a ten horror 12, bo to już grudzień, więc drodzy Państwo, Diabelski Młyn w kinach od dziś to oczywiście propozycja dla tych, którzy w kinie lubią się bać i lubią poczuć ten dreszczyk, który po całym ciele nam przebiega, wywołując gęsią skórkę. No i teraz czas na film, który oparty jest na faktach. Ale w tym filmie jest dużo szczegółów, których my jako widzowie, jako obserwatorzy tych wydarzeń sprzed kilku lat w Stanach Zjednoczonych, za chwilę Państwu powiemy o co mam na myśli, nie byliśmy informowani o tych faktach. Sali. No, to my taki na pewno... amerykański kapitan Wrona. Tak, dokładnie. No my na pewno nie za bardzo się orientujemy w sytuacji, nie licząc oczywiście tego sławetnego już lądowania na rzece Hudson. Myślę, że Amerykanie później co się tam działo są bardziej w temacie. Natomiast rzeczywiście no było to jedno z większych takich wydarzeń tego typu, jeśli chodzi o światlotnictwa. Przywarą Polaków jest coś takiego, że tak, mamy bohatera, a za chwilę zaczynamy się doszukiwać i to tak bardzo głęboko, niejednokrotnie wkraczając w jego życie prywatne, jakichś negatywnych cech, żeby trochę umniejszyć mu tego bohaterstwa. Tu mamy podobnie. Wiemy, że kapitan wylądował na rzece Hudson po tym, jak skonfrontował się z kluczem, ze stadem ptaków, tak? I silniki wysiadły. On tak naprawdę uratował tych ludzi. Tak jest, tak, no to a nie tylko to pewnie... nie tylko jakby, tak jak mówiłeś, Polska, ale to myślę, że to taki w ogóle ludzki odruch. Chyba, że działamy według standardów, według przepisów i trzeba każdą ewentualność wziąć pod uwagę. Jak najbardziej. Że jednak tak. Ten jeden z silników działał. I można było z tej wysokości wrócić na lotnisko. No to się wszystko w filmie okaże. Będzie śledztwo, będzie samolądowanie. Będzie przede wszystkim kawał dobrego kina, ponieważ za reżyserię odpowiada nikt inny jak Clint Eastwood, który udowodnił niejednokrotnie, że jest nie tylko świetnym aktorem, ale i rewelacyjnym reżyserem. Jego ostatni film oparty na biografii Chrisa Kyle'a, czyli American Sniper, okazał się najbardziej dochodowym filmem w jego karierze, więc myślę, że sali, gdzie w główną rolę wcielił się Tom Hanks, no, pójdzie w te same ślady. I drodzy Państwo, my zapraszamy do kin na projekcję właśnie tej produkcji, a teraz sali we fragmencie na Waszych ekranach. Sully, where are you? No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River. On the Hudson. It's not a crash, it was a forced water landing. Simulations show that you could make it back to the airport. Not possible. I felt it go. My aircraft. Your aircraft. I want you to know I did the best I could. Of course you did. You saved everyone. People call you a hero. I don't feel like a hero. Show us your case, Super Sally! There's been too much talk in the press already. I'm overwhelmed by all this attention. The left engine was still operating. What if I didn't get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? I got an A320 diving for the river. You did everything you could. It was more than enough. When was your last drink, Captain Solberg? Have you had any troubles at home? This is the captain. Brace for impact. What? Oh my God. Brace, brace, brace! Heads down, stay down! There were 155 people on that plane. Brace, brace, brace! And you were one of them. Heads down, stay down! Over 40 years in the air, brace, brace,
But in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. Need a count, passengers and crew. Is anyone still here? Ciekawe, czy wampiry lubią latać samolotami. Chyba tylko w nocy. Chyba tylko w nocy. Tego dowiemy się podczas... Znaczy nie, no pewnie się nie dowiemy, czy latają samolotami. Ale o wampirach kolejna produkcja. Underworld, tak. Wojny krwi. Wiemy, że to jest kolejna część sagi? Była. Może być jasne, że była. Była saga Zmierzch dla tych grzecznych pań i panów, co to lubią takie przyjazne wampirki. A dla niegrzecznych chłopców i dziewczyn Underworld wraca na ekrany. Ja pamiętam Underworld to jeszcze na studiach. Myśmy z kolegami chodzili, to był wtedy taki pierwszy, oj, taki, można powiedzieć, taki strzelany, kopany horror, ale fajnie się to oglądało, rzeczywiście taki fajny odmurzacz. Ostatnia część, no nie wiem, czy była dobra, czy była zła, no powiedzmy, że była i to było fajne. Mamy dwa klany. Jak będzie teraz, no to się przekonamy. Tak, mamy dwa klany. Tak, mamy wilkołaki, wampiry. Tak. Jeden klan chce szefową, czy tam przywódczynię tego drugiego, potrzebuje do niecnych celów, żeby mieć władzę absolutną, nieśmiertelną i na zawsze. No i nasza ulubiona bohaterka Celine znowu musi zrobić porządek. No i drodzy Państwo, czy się uda? Czy w ogóle uda się uratować świat przed totalną zagładą, tym razem nie z kosmosu, a przed tymi, którzy mają troszeczkę wystające się kacze? Dowiedzą się Państwo, wybierając film Underworld Wojny Krwi. I tym tytułem dobiegliśmy do prezentacji premier dzisiejszego dnia, a za tydzień jedna, ale tak jak już powiedziałem na początku programu, wprowadzająca nas w klimat świąt Bożego Narodzenia, a właściwie tego, co wokół tych świąt się dzieje w dużych korporacjach i firmach, czyli imprezy świąteczne, świąteczne imprezy firmowe. Tak jest. Tydzień temu mieliśmy Złego Mikołaja. Tym razem mamy też święta w takim trochę bardziej, no mało świątecznym wydaniu, ale jednak. Impreza firmowa pewna, no myślę, że nie jedna firma organizuje tego typu spotkania. Nasi bohaterowie robią to trochę na nielegalu, no bo szefowa się nie za bardzo zgadza na taką imprezę. No i jak to w takich przypadkach bywa, impreza wymyka się spod kontroli i to, co tam się będzie działo, proszę Państwa, to ciężko to w ogóle opisać. Że tam będzie zachowany ten klimat Świąt Bożego Narodzenia. Bardziej w niektórych scenach przypomina to szampańską zabawę, czyli tydzień później, Sylwestra. Strach się nie bać dokładnie, co będą w Sylwestra robić. Drodzy Państwo, firmowa gwiazdka teraz na Waszych ekranach w zwiastunie tej produkcji. It's Christmas. We should celebrate, they said. Just a little get-together for the employees. Have a few drinks. Blow off a little steam. Nothing crazy. Merry Christmas, Jeremy. Great night, huh? This is a sample cheese board for a holiday mixer tonight. I'm sorry, you're having a Christmas party tonight? It's not happening. All right, it's canceled. Hey, idiot, I'm looking right at you. I'm telling you, the thing is not happening at all. I'm not messing with you. Hey, stop doing that, all right? If you are going to have intercourse tonight, please do not do it on company property. Go into the Rite Aid parking lot. We're talking Rite Aid, baby, make it all night. Flip, flip, flip! Oh, pardon me. Hey, Santa! Want a party? I think he meant to swing there. No i cóż, drodzy Państwo, my przed świętami jeszcze się zobaczymy. Obiecujemy, że nie zabalujemy na żadnej firmowej gwiazdce, żeby być na stanowiskach i za dwa tygodnie spotkać się z Państwem i opowiedzieć o kolejnych produkcjach. Zwłaszcza, że będzie o czym. No właśnie, bo między innymi Łotr 1 już wchodzi w najbliższym czasie na wielki ekran. Pierwszy z serii historii Gwiezdnych Wojen. Czyli coś, co działo się w czasie części, które już znamy. Znaczy, tak to można coś, powiedzieć. Co się dzieje jakby w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale nie tyczy się jakby tego głównego schematu. No tutaj oczywiście będzie taka historia w sumie łącząca to, co się działo między trzecim a czwartym epizodem.
No jak to wyjdzie, to zobaczymy. I to wszystko już za 2 tygodnie w magazynie filmowym, a za dziś wspólnie spędzony czas. Dziękuję Państwu Jacek Iwasiów i Mirek Riedel. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za 2 tygodnie.